rzeźbienie newsów w toku, flash. Kolejna dostawa zawartości do CSGO właśnie wylądowała. Operation Riptide wprowadza nowe mapy, ale i misje, za wykonywanie których otrzymamy unikalne bronie, naklejki, naszywki czy agentów. Dodatkowo dodano tryb prywatnych kolejek, przez co łatwiej dobrać się ze znajomymi. Całość kosztuje niecałe 60 zł. So you want to practice alchemy? Oto na Steamie zaszalało Potion Craft Alchemist Simulator. Wczorajsza premiera wyniosła produkcję na szczyt listy bestsellerów platformy Valve, zbierając także 97% pozytywnych opinii, co daje jej łatkę bardzo pozytywnego odbioru. Wygląda na to, że mocna stylizacja na średniowieczne rękopisy zadziałała. Which makes their effect stronger in the potion. Radować mogą się tak fani Diablo, jak i Marvela, bo właśnie w sieci pojawił się zwiastun live action promujący Resurrected, w którym wystąpił Simu Liu. Jeśli jednak liczycie na wielkie pojedynki albo znajomą mroczną atmosferę z barbarzyńcami i magią, to złe wieści. To krótka reklama zwiastująca rychłą premierę gry. I need to covet power, to succumb to greed. A teraz przerywamy program, by przypomnieć o turnieju ROG Summoners Arena, w którym powalczyć można o nagrody z puli ponad 18 tysięcy złotych. Zapisy trwają jeszcze do 25 września do godziny 15. Jeśli Was zainteresowałem, to zerknijcie do opisu, gdzie znajduje się link ze wszystkimi informacjami. To wracamy na piłkarskie boiska. FIFA 22 pojawi się dopiero 1 października, ale wygląda na to, że abonenci EA Play będą mogli przetestować produkcję już dziś. Posiadając usługę, otrzymacie dostęp do 10-godzinnej wersji próbnej bez żadnych ograniczeń pod względem zawartości. Po 10 godzinach trzeba będzie zaczekać do premiery. 11v11 match capture and machine learning for the first time ever. Being an interior decorator must be so fun. Z innej beczki, The Sims 4 obchodziło niedawno 7 urodziny. Najnowsza aktualizacja dodaje łącznie około 1200 nowych wariantów kolorystycznych dla 149 obiektów z bazowej wersji. Z dodatkowych wieści, 5 października otrzymamy dwie nowe kolekcje o nazwach Dzielnica Mody i Lotniskowy Szyk. Tylko ta podwyżka cen boli. In a way, you're more like a therapist. In the dark and dangerous medieval era. To na koniec mam dla Was survival Medieval Dynasty, który korzysta z elementów RPG. Mimo że premiera dopiero jutro, to w recenzjach już podkreśla się odstresowującą rozgrywkę, czytelność interfejsu i odczuwalny progres postaci w wątku fabularnym. Niestety ten jest dość nijaki, a i niektóre elementy survivalowe nie domagają. No i chyba jestem przeziębiony, więc kradnę gifa. Super.